Witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś 5 przepisów na potrawy z grzybów. Pierwszym przepisem będą kotlety mielone z grzybów, drugim siedzeń na maśle, trzecim zrazy po nelsońsku, czwartym pieczarki nadziewane, piąta moja chyba ulubiona wątróbka z kurkami, także zapraszam do oglądania. Kotlety mielone z grzybów świeżych. Składniki: 40 dg grzybów świeżych, 6 dg cebuli, 9 dg tłuszczu, 10 dg czystej bułki, 1/8 litra mleka, 1 jajo, 1 łyżka siekanego kopru i natki, 5 dg tartej bułki, sól, pieprz. Świeże grzyby oczyścić, opłukać, poszatkować, udusić pod przykryciem z pokrojoną cebulą i tłuszczem. W razie konieczności należy dodać wody, bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć, roznieść i dodać do grzybów. Dodać jajo, sól, pieprz oraz zieleninę. Wszystko dokładnie wymieszać. Jeżeli masa jest zbyt wodnista, dodać bułkę tartą. Uformowane niewielkie kotleciki obtoczyć w bułce tartej. Smażyć na silnie rozgrzanym tłuszczu z dwóch stron na złoty kolor. Podawać na półmisku z dodatkiem sosu chrzanowego lub grzybowego. Do tego dania idealnie pasują gotowane ziemniaki, kapusta, surówka z warzyw. Siedzeń na maśle z jajkami. Składniki: 200 g siedzenia, czyli koziej brody, 1 czerwona cebula, 5 jajek, natka pietruszki, pieprz oraz sól. Przygotowanie. Zaczynamy od podsmażenia na maśle posiekanych grzybów. Po chwili dodajemy pokrojoną w drobną kostkę cebulę. Wszystko doprawiamy pieprzem i solą. Prążymy na małym ogniu około 5 minut. Dodajemy drobno posiekaną natkę pietruszki. Na koniec można dodać jajka jako gotowe danie. Zrazy po nelsońsku. Składniki: 5 dg suszonych grzybów, 1/4 litra mleka, 1/8 litra śmietany, 1 kg ziemniaków, 10 dg cebuli, sól, pieprz oraz tłuszcz do smażenia. Suszone grzyby, najlepiej średniej wielkości, opłukać w wodzie i bardzo dokładnie umyć. Moczyć w mleku przez około 1 godzinę. Ugotować w tym płynie. Następnie grzyby odcedzić. Osobno ugotować ziemniaki w skórce na pół miękko. Ugotowane ziemniaki obrać i pokroić w grube plastry. Cebulę obrać, pokroić w krążki i podsmażyć na złoty kolor. Rondel wysmarować tłuszczem, ułożyć warstwę ziemniaków, następnie grzybów, cebulę osolić i popieprzyć. Całość przykryć ziemniakami, zalać śmietaną, wstawić do piekarnika i zapiec przez około 30 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza, podawać surówką z warzyw. Pieczarki nadziewane. 20 średniej wielkości pieczarek o zamkniętych kapeluszach, 5 dg cebuli, 2 dg margaryny, 1 jajo, 1 łyżka siekanej natki pietruszki, 3 dg ostrego żółtego sera, 2 dg bułki tartej, 4 dg masła, sól. Przygotowanie. Pieczarki oczyścić, opłukać, osączyć. Kapelusze oddzielić, trzony oskrobać i drobno posiekać. Do posiekanych trzonów dodać pokrojoną w kostkę cebulę, wcześniej przesmażoną, sól oraz pieprz, jajko oraz natkę pietruszki. Wszystko dokładnie wymieszać. Takim nadzieniem napełnić kopiasto kapelusze grzybów. Położyć na bryt pannie. Obsypać żółtym serem. Wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza. Piec do momentu, aż ser się zarumieni, około 20-30 minut. Na półmisku przybrać natką lub kiełkami. Wątróbka z kurkami. Składniki: 50 dg wątróbki drobiowej, 20 dg kurek, 1 cebula, 1/8 litra śmietany 30%, 10 dg masła, 10 dg oleju, 5 dg mąki, sól, pieprz oraz natka pietruszki. Przygotowanie. Kurki, czyli pieprznik jadalny, to według mnie jeden z najlepszych grzybów. Na maśle podsmaż posiekaną drobną kostkę cebulę. Po oczyszczeniu kurek najlepiej pędzelkiem przesmaż je razem z cebulą z dodatkiem soli i pieprzu. Na oleju podsmaż obtoczoną w mące wątróbkę doprawionym pieprzem. Gdy zarumieni się z każdej strony, dodaj wcześniej przygotowane kurki z cebulą. Dokładnie wymieszaj, dodaj śmietany i dopraw solą do smaku oraz posiekaną natką pietruszki. Teraz zobacz film Siedzeń na maśle. Dziękuję za obejrzenie filmu oraz za liczne subskrypcje. Do następnego gotowania. Pozdrawiam. Krychu-gotuje.pl